Krystian, niestety przegrywamy z Vienna Capitals i kończymy tą piękną przygodę w Champions Hockey League. No, spotkanie, wynik może podobny, natomiast spotkanie diametralnie różniło się od tego w Tychach. Brakowało skuteczności i Vienna po prostu wykorzystywała swoje sytuacje. Jak ocenisz to spotkanie? No to strzelili parę bramek, co byli blisko do bramki tam przy Gianni i musimy być lepiej agresywni na nich. I widzieliśmy, jak pierwszy mecz na ciało chodziliśmy, byliśmy agresywni, to oni zawsze rzucali krążek do nas, mieliśmy sytuację, a dzisiaj to nie graliśmy całe 60 minut. Straciliśmy szybko dwie bramki, to wynikało trochę z braku koncentracji, czy po prostu Vienna Capitals zgrała aż tak dobrze? Ja myślę, że parę błędy zrobiliśmy i oni na to te bramki strzelili, ale to były takie proste bramki, że tylko strzelali na bramkę i mieli kogoś tam, co stał przed bramkarzem i takie bramki nie możemy oddawać na niej. Bramka w twoim wykonaniu, taka jedna z ładniejszych w twojej karierze? No było fajnie, żeby strzelić, bo miałem tam jedną bramkę, co nie uznali w Stockholmie. To by było dobrze, jakbyśmy skończyli trzecie miejsce z 7 punktów, a kibice tyle, co przyjechali i przylecieli do nas, ale no, nie, by było fajnie, żeby to wygrać, ale to było dobrze, że strzeliłem pierwszą bramkę w Lidze Mistrzów. Tak, przez całą swoją karierę na meczu wyjazdowym miałeś okazję zobaczyć tylu kibiców drużyny przyjezdnej, bo dzisiaj no, doping był naprawdę niesamowity. To było zajebiste, ten doping i dobrze było, że tyle przyszli. Czuło się, że jak graliśmy w domu. W ubiegłym roku było historyczne zwycięstwo, chcieliśmy więcej, są 4 punkty, jak tą całą przygodę w Champions Hockey League podsumujesz. W przyszłym roku głęboko w to wierzymy, jeśli awansujemy, apetyty będą chyba jeszcze większe. No, było parę meczów w ten sezon, co mogliśmy wygrać i więcej punktów zdobyć, ale no, następny rok zawsze możemy, jak będziemy w ten Ligę Mistrzów, to więcej punktów i zaawansować to następne rundę.